Witam Państwa serdecznie. Tak jak mój tutaj kolega powiedział wcześniej, przedstawię Państwu kilka faktów odnośnie wapnia. To, za co odpowiada w naszych roślinach, jakie są skutki jego niedoborów oraz przedstawię krótką naszą propozycję na rozwiązanie tego problemu, która jest również zawarta w tytule mojej prezentacji. A więc tak, wapń w naszych roślinach odpowiada za procesy fotosyntezy oraz oddychania komórkowego roślin przez to, że reguluje pracę aparatów szparkowych. Dodatkowo jest niezbędny w procesie kiełkowania pyłku i wzrostu łagiewki pyłkowej. Jest to bardzo newralgiczny okres w uprawie roślin, gdyż wtedy zachodzi bardzo wiele podziałów komórkowych. No niestety tego wapnia zazwyczaj jest za mało, jest on również ciężko pobierany. Dodatkowo stabilizuje on również błony komórkowe oraz ściany komórkowe naszych roślin. Wpływa korzystnie na rozwój systemu korzeniowego oraz zwiększa odporność na choroby oraz szkodniki. Owoce odpowiednio nasycone wapniem mają dobrą wartość przechowalniczą, możemy je długo trzymać bez większych ubytków oraz bez późniejszych objaw różnych chorób fizjologicznych, które właśnie są spowodowane niedoborem tego pierwiastka. Głównymi objawami niedoborów wapnia, które bardzo rzadko objawiają się na roślinach, jest zahamowanie wzrostu, żółknięcie liści wierzchołkowych, które później właśnie stają się żółte oraz pokrywają się jasno-brązowymi plamkami. I dodatkowo blaszki liściowe również ulegają postrzępieniu. Objawy niedoborów niestety są bardzo rzadko widoczne na roślinach. Częściej właśnie objawiają się na naszych owocach. I żeby na roślinach móc zobaczyć te właśnie niedobory, tego wapnia musi być naprawdę bardzo mało. Dodatkowo jego braki zmniejszają efektywność zapylania kwiatów. Hamują rozrost korzeni. Ciekawostką tutaj jest to, że w glebie, w której nie znajduje się wapń, korzenie nie spenetrują właśnie tego miejsca. No i dodatkowo zmniejsza on masę naszych owoców. Tutaj właśnie główne objawy niedoboru wapnia na owocach jest to tak zwane korkowacenie, czyli gorzka plamistość podskórna. Owoce są również bardziej podatne na oparzenia słoneczne. Wartość handlowa się zmniejsza, mamy większe ubytki w trakcie przechowywania. Również w transporcie są owoce bardziej podatne na uszkodzenia mechaniczne. Często dzieje się też tak, że te objawy niedoboru wapnia uwidaczniają się dopiero w momencie przechowywania. Zapewne każdy tutaj spotkał się z takim przypadkiem, że wkładaliśmy do komory jabłko, które było dobrej jakości, otwieramy i widzieliśmy właśnie gorzką plamistość podskórną, czy tak zwaną czekoladę. Tutaj są właśnie przedstawione trzy takie główne choroby fizjologiczne spowodowane niedoborem wapnia. Zapewne każdy z nas z nimi się spotkał. Jest to szklistość miąższu, gorzka plamistość podskórna oraz rozpad przechowalniczy jabłek. Na gruszkach uwidacznia się to skorkowaceniem miąższu, lucernowatością, czyli takimi zielonymi plamkami, które pojawiają się na skórce. Dodatkowo miąższ brązowieje, pojawiają się często różne oparzelizny powierzchniowe od słońca czy od różnych środków, które stosujemy. Dodatkowo występuje czernienie kielicha oraz rozpad wewnętrzny miąższu gruszy. Powodami, które skutkują niedoborami wapnia, przede wszystkim jest to, że jest go za mało w naszej glebie. Patrząc na analizy gleby, zazwyczaj są w granicach od 300 do 500 mg na litr. Jest to znacznie za mało, gdyż taką optymalną zawartością jest 1500 mg na litr. Dlatego tutaj powinniśmy zwrócić dodatkową uwagę na nawożenie naszej gleby tym pierwiastkiem.
Kolejnym powodem, który tutaj skutkuje niedoborami, jest uszkodzenie tkanek. Ostatnie mroźne zimy spowodowały to, że właśnie te tkanki zostały uszkodzone, przez co przepływ tych pierwiastków jest utrudniony i niedobory uwidaczniają się w znacznym stopniu. Dodatkowo na młodych drzewach, które mają słabo rozwinięty system korzeniowy, jest utrudnione pobieranie tego pierwiastka z naszej gleby, no i fakt, że jest go zbyt mało. Młode rośliny mają ograniczoną siłę ssącą korzeni i nie mogą tego pierwiastka odpowiednio pobierać, który też jest bardzo konkurencyjny w stosunku do innych makro i mikroelementów. Dodatkowo słabe plonowanie drzew wzmacnia uwidacznianie się tych niedoborów. Jeżeli mamy małe plony, jabłka rosną duże, przez co ten wapń, który jest w nich zawarty, rozmywa się w ich masie i jest go po prostu za mało i uwidacznia się on chorobami fizjologicznymi. Dodatkowe powody są to nasze warunki klimatyczne. W momencie, gdy tego wapnia jest najwięcej potrzeba, zazwyczaj mamy glebę zbyt zimną, korzenie jeszcze nie pracują, dlatego jest on słabo pobierany z gleby. Dodatkowo jony wapnia ciężko przemieszczają się w glebie, są ciężko pobierane przez korzenie. Także tutaj musimy dodatkowo postawić na nawożenie dolistne. W wysokich temperaturach powyżej 25 stopni tak samo właśnie pobieranie tego wapnia jest ograniczone, aparaty szparkowe zamykają się. Jeżeli wykonujemy jakieś zabiegi dolistne, w takich warunkach są one raczej mało efektywne, gdyż ten wapń jest ciężko przyswajalny. W początkowym okresie właśnie rośliny korzystają z wapnia, który zakumulowały we wcześniejszym sezonie. Zazwyczaj właśnie jest on zakumulowany w drewnie, jednak jego ilość jest zbyt mała, żeby mogło to w odpowiednim stopniu zasilić nasze rośliny. Dlatego musimy tutaj dodatkowo postawić na nawożenie dolistne. Dodatkowo właśnie, tak jak wcześniej powiedziałem, ten transport wapnia jest ograniczony, czyli jeżeli on się znajdzie w liściach bądź w korze drewna, nie zostanie on przemieszczony do owoców. Także tutaj, jeżeli jest go zbyt dużo, to tak czy siak nie zostanie on właśnie przetransportowany do tych owoców, które najwięcej go potrzebują. Tak jak powiedziałem, nawożenie dolistne jest tutaj formą uzupełniającą. Powinniśmy też postawić na nawożenie doglebowe i wzbogacanie naszej gleby w ten pierwiastek. Najważniejszym okresem jednak jest tutaj te pierwsze od 6 do 8 tygodni od momentu kwitnienia. Dlatego tutaj powinniśmy nawozić dolistnie w tym newralgicznym okresie. Wtedy właśnie zachodzi najwięcej podziałów komórkowych. Owoce najbardziej w tym momencie wysycają się wapniem. Jeżeli nie dostarczymy go odpowiednio dużo, później w dalszym okresie wegetacji, w dalszym sezonie musimy wzmagać te zabiegi jak najbardziej, żeby dostarczyć go w odpowiednich ilościach. Naszą propozycją na rozwiązanie tych problemów jest produkt Kalibra. Jest to nawóz całkowicie naturalny, nie powoduje fitotoksyczności. Jego zaletą jest to, iż jego cząsteczki są bardzo małe, posiadają wielkość około 2 mikronów. Aparaty szparkowe roślin posiadają wielkość około 12 mikronów, także nawet w tych momentach, kiedy jest gorąco, kiedy te aparaty szparkowe się zamykają, stosowanie nawozu Kalibra daje bardzo dobre efekty, gdyż mogą się bez problemu wchłaniać lepiej w porównaniu do innych nawozów. Skutki jego stosowania poprawiają jędrność, jakość naszego plonu, zwiększają, wspomagają rozwój roślin, zwiększają masę w naszych owocach, stymulują i wydłużają fotosyntezę oraz pomagają wybierać metale ciężkie do naszych roślin. Także mam nadzieję, że tutaj pokazałem Państwu, jak ważne jest nawożenie tym pierwiastkiem.
i jakie pozytywne skutki może mieć właśnie stosowanie go i używanie już w jak najwcześniejszych fazach, aby później uniknąć różnych problemów z chorobami fizjologicznymi oraz w stratach, jakie powoduje brak tego pierwiastka w naszych polach. Bardzo dziękuję za uwagę.